Trzymaj chłopaka. Błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci. W studio goście Jacek Ozdoba, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie rzeczniku, panie pośle, witam. Dzień dobry. I Jakub Pietrzak, rzecznik Polskiej Partii Socjalistycznej. Pana rzecznika również serdecznie witam. Panowie, rok po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki wyroki otrzymali. Grzegorz Piotrowski skazany na 25 lat, odsiedział lat 16. Adam Pietruszka również skazany na 25 lat więzienia, odsiedział jedynie 10. Waldemar Chmielewski jedynie 8 lat z 14-letniego wyroku. I Leszek Pękala zaledwie 5 lat pozbawienia wolności z 15-letniego wyroku, jaki usłyszał w sądzie. I teraz ludzie, tacy jak wymienieni pracownicy 4 Departamentu MSW w czasach PRL-u, odpowiedzialni za zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, uprowadzenie, zamordowanie, po prostu mordercy, tacy ludzie otrzymują dzisiaj przywileje emerytalne. One powracają dlatego, że taka decyzja zapadła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponad 700 decyzji w zaledwie 9 miesięcy wydali najpierw Marcin Kierwiński, później Tomasz Siemoniak. To jeden z konkretów na liście 100 konkretów Donalda Tuska, które były zapowiadane w toku kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w październiku ubiegłego roku. Dokładnie pod numerem 77 znalazło się hasło: przywrócimy emerytom mundurowym prawa nabyte. Panowie, dlaczego wobec tej grupy akurat Donald Tusk ten konkret spełnił, dotrzymał tej decyzji? Jakub Pietrzak. Po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć trochę o tej ustawie Prawa i Sprawiedliwości, przez jednej nazywaną dezubekizacyjną, przez innych represyjną. To była ustawa, która zastosowała odpowiedzialność zbiorową, odebrała emerytury wszystkim jak leci, bez patrzenia na odpowiedzialność, odebrała emerytury bibliotekarkom, młodym facetom, którzy szli do milicji w latach 50., żeby gdzieś po prostu służyć swojej społeczności. Odebrała też SB-kom, ale tym, komu nie odebrała, to byli mordercy księdza Popiełuszki. Mało kto o tym wie, że mordercom księdza Popiełuszki nie odebrano emerytur na mocy tej ustawy, ponieważ oni byli wykluczeni ze służby w SB. I to pokazuje dokładnie i dosadnie, jaki to był pic, jaki populizm, jak bezsensowne działanie, no właśnie skupione na pokazówce, które nie dotykało tych, którzy naprawdę byli odpowiedzialni za zbrodnie, za morderstwa polityczne w czasach PRL-u. No a dotknęło twórców systemu PESEL, Gromosława Czempińskiego, który później w latach 90. z amerykańskimi służbami tworzył polskie służby specjalne, polski wywiad. No, odebrała emerytury tym, którzy byli zasłużeni, którzy służyli Polsce, dobrze służyli Polsce, no oszczędziła morderców Popiełuszki. I to uważam, że w pełni oddaje no tą pokazówkę, jaką urządziło Prawo i Sprawiedliwość wokół tego tematu. Ja tak myślę, panie rzeczniku, o tych młodych facetach, jak to pan powiedział, którzy chcieli służyć. No służyli, owszem, pałowaniem, gazowaniem robotników strajkujących, mordując, zabijając młodych, takich jak chociażby Grzegorz Przemyk, działaczy niepodległościowych. Panie redaktorze, co do tego nie mamy wątpliwości, że były osoby odpowiedzialne za morderstwo polityczne, które powinny zostać osądzone i skazane, ale byli po prostu ludzie, którzy też łapali przestępców, nie zostali, łapali bandytów. Nie zostali skazani, nie zostali no tak, osądzeni. Tylko zastosowano odpowiedzialność zbiorową, omijając prawdziwych Jeszcze zaraz morderców. Panu 40 sekund ten ludzie oczywiście oddam. Panie pośle, do Jacka Ozdoby. Rozumie pan argumentację Jakuba Pietrzaka? Nie rozumiem, bo to nie jest też odebranie emerytury. To jest danie emerytury najniższe. No nie ma żadnego powodu, że ktoś, kto służył w aparacie represji, powinien mieć najwyższą emeryturę. To nie jest kwestia, znaczy najwyższe praktycznie, bo tam przecież pamiętajmy o tym, że w skali jakby w ogóle emerytów, to emerytury esbeckie, ubeckie, one były wyjątkowo wysokie. Stąd oczywiście ta sprawiedliwość dziejowa. To był ustrój, który był zbrodniczym systemem i ja nie widzę powodu, dlaczego na przykład funkcjonariusz milicji, czy tam, który pałował, bo to też nie jest do końca określone akurat w tych przepisach. Ale warto też wspomnieć, że ksiądz Jerzy Popiełuszko jest symbolem tej
marsz jest, bardzo cieszy mnie, że wiele młodych ludzi również na tym marszu jest. Dość duża frekwencja. Warto przypomnieć taką historię, że oskarżycielem posiłkowym, który reprezentował mamę świętej pamięci, mamę Jerzego Popiełuszki, błogosławionego świętego, był pan senator Piesiewicz, którego mamę w 1989 roku w podobny sposób zamordowano. On ją znalazł, jak księdza Jerzego Popiełuszkę, przynajmniej co do niektórych elementów. No, to byli bandyci. Pamiętajmy, że to musiało być polecenie polityczne. Kiszczak nigdy za to nie odpowiedział. Zasłaniał się stanem zdrowia. Jaruzelski również za to nie odpowiadał, a on stał na czele państwa, więc historia niestety ich nie dopadła. No, mam nadzieję, że sąd ostateczny to zweryfikował, ale na pewno dobrze jest, jak państwo polskie upomina się o swoich świętych, a znowu wyciąga konsekwencje wobec bandytów. To dopytam, panie pośle, dlaczego wobec tej grupy Donald Tusk dotrzymał tej swojej obietnicy, które składał w tych 100 konkretach, w tych zapowiedziach? No to jest pewien romans, który uprawia już od momentu przełomu. No to, że akurat to jest taka licencjonowana postkomuna w pewnym szerokim charakterze, to jest już fakt, dlatego że chociażby Donald Tusk na listach miał Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza, Belkę, Rosatiego, no wielu innych prominentnych działaczy PZPR-u. Stąd on jest konsekwentny z tym. No, to nie jest partia antykomunistyczna, tylko raczej związana z tym aparatem, którym dzisiaj wracają takie nazwiska, które przecież w PRL-u były symbolami zła. Jeszcze kilka sekund zostało, ale to może oddamy panu posłowi w kolejnej rundzie. Do pana rzecznika wobec tego, Jakuba Pietrzaka, Polska Partia Socjalistyczna. No, jak pan patrzy właśnie na te deklaracje z czasu kampanii wyborczej, że Donald Tusk wobec tych wszystkich zapowiedzi, a zrealizował ich niewiele z tych 100 konkretów, tam około 20, część jest, nie, to jest w ogóle bardzo skomplikowana rzecz, szanowni państwo, bo część jest zrealizowana częściowo, część odwrotnie od zamierzonych celów, a kilka chyba 8 dokładnie z tych konkretów zostało spełnionych i wśród tej grupy akurat ten postulat o przywracaniu przywilejów emerytalnych byłym SB-ku. Ja tego nie odczytuję jako przywracanie przywilejów emerytalnych byłym SB-kom, tylko jako właśnie zniesienie zasady, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, o odpowiedzialności zbiorowej, która tych, tak jak już mówiłem, najbardziej winnych, na przykład morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki, omija. Więc jest to jakiś bubel prawny i niebezpieczny precedens, bo gdyby komuś za chwilę przyszło do głowy, żeby jakąś inną grupę objąć odpowiedzialnością zbiorową, nie wiem, nauczycielki z PRL-u, prawda? Czemu nauczycielki z PRL-u, które teoretycznie, prawda, jakąś promowały zbrodniczą, totalitarną wizję polskiej historii, miałyby otrzymywać emerytury? No to jest oczywiście absurdalne, kiedy już się postawi tak ten problem. No natomiast, kiedy dotyczy on milicjantów na przykład, tak jak mówię, którzy no przecież milicja nie zajmowała się na co dzień mordowaniem przeciwników politycznych. Ale pałowaniem, też, nie, ale też łapaniem złodziei, łapaniem morderców. Tak dalej, zgadzamy tak dalej. Się, nie ma między nami sporu co do morderców, co do tych, którzy represjonowali opozycję polityczną. Polska Partia Socjalistyczna również była represjonowana w czasach Polski Ludowej. Tutaj nie ma między nami sporu. To jest spór o to, czy można stosować odpowiedzialność zbiorową w stosunku do tych, którzy zrobili coś złego i tych, którzy nie zrobili nic. Kropka, panie rzeczniku. Runda kolejna przed nami, szanowni państwo. Runda druga. Ja przypomnę, że w ostatniej piątej rundzie to państwo będą zadawali pytania. Hashtag Bitwa Polityczna, serwis X. Czekamy na te państwa propozycje. Panowie, temat nielegalnej imigracji, jak donoszą media, portal Interia, polski MSZ obawia się sytuacji, że Niemcy wykorzystają procedury readmisji imigrantów, wielkie widmo migracji z Niemiec, nawet 40 tysięcy nielegalnych imigrantów do Polski mogą odesłać nasi zachodni sąsiedzi, ale to nie jest koniec. Donald Tusk zapowiedział strategię migracyjną, słyszeliśmy o tym, że państwo ma odzyskać 100% kontrolę nad tym, kto i na jakich zasadach wjeżdża do Polski. Tymczasem okazuje się, że rząd, a konkretnie resort spraw wewnętrznych i administracji, pracuje nad projektem
wdrażającym 49 takich centrów adaptacyjnych dla migrantów za kwotę 432 milionów złotych. No i w ramach tych pieniędzy migranci mają liczyć na wsparcie asystentów w urzędach, szkołach, na poczcie, w bankach, w wielu instytucjach. No ale to nie koniec, możliwe jest nawet finansowanie wizyt lekarskich. I to w momencie, w którym ochrona zdrowia jest w zapaści, likwidowane są nie tylko już poszczególne oddziały, ale widmo likwidacji wisi nad całymi placówkami, szpitalami. Polacy mają problem z dostępem do leczenia, po prostu do zabiegów, na które i tak już czekali latami, a tu okazuje się, że migranci takiego problemu nie będą mieli, bo będą mieli finansowane w ramach tego projektu również wizyty lekarskie. Co więcej, panowie, jak podaje portal Politico, wszyscy członkowie Rady Europejskiej są za przyspieszeniem implementacji tak zwanego paktu migracyjnego. Krótko mówiąc, Donald Tusk zgodził się na to, aby do Polski zainstalować migrantów, tych, którzy napierają na granicę Unii Europejskiej. Panów komentarz zaczynamy od Jacka Ozdoby. To Platforma Obywatelska i Europejska Partia Ludowa jest konsekwentna, jeżeli chodzi o politykę proimigracyjną, ale tam taką złą, bo to nie chodzi o to, że to jest imigracja, tylko to jest tak naprawdę wpuszczanie i zobaczenie później, kim oni są, cytując klasyka z polskiego parlamentu, z Platformy Obywatelskiej. Pragnę zwrócić uwagę, że to rząd Zjednoczonej Prawicy zatrzymał tą kwotę, którą mieliśmy przyjąć w 2014-15. Wtedy przecież była nieograniczona liczba, mówił przecież rzecznik rządu, pan Tomczyk. A później następnie kryzys migracyjny w skali Europy. No i tutaj jest mowa również o Europejskiej Partii Ludowej. To, co w tej chwili się dzieje, to jest konsekwencja, czyli te centra pewnej decyzji, które już zapadały. Mieliśmy pisma wojewodów, którzy mieli weryfikować, czy są miejsca możliwości przyjęcia emigrantów. To była administracja Donalda Tuska. Mieliśmy również kwestię związaną z takim kryzysem na polsko-białoruskiej granicy, gdzie mówiono, żeby wpuszczać tych ludzi. Nagle zmieniono zdanie. Więc mnie to nie zaskakuje, jeżeli chodzi o tą proeuropejską politykę, może nie proeuropejską, to proimigracyjną, ale tą negatywnym tego słowa znaczeniu. Szkoda, że jedno mówią, drugie robią, bo Donald Tusk zasłania się, że niby to Zjednoczona Prawica wpuściła migrantów i tak dalej, a tak naprawdę widzimy, że od jakiegoś czasu ten kryzys narasta, a Niemcy łamią politykę Schengen i swobodnego przepływu osób, dlatego że widzą, że ich polityka przynosi negatywny skutek w ocenie działalności rządu pana kanclerza Scholza. Boją się alternatywy dla Niemiec, która ma radykalniejsze poglądy. I stąd widzimy, że te granice zaczynają być uszczelniane. Kropka, dziękuję panie pośle. Do rzecznika PPS-u Jakub Pietrzak. To jak to jest? Donald Tusk zapowiada jedno, że Polska odzyska kontrolę, że będziemy wiedzieli, kto tu przyjeżdża. No, tymczasem się okazuje, po pierwsze, Niemcy nam chcą tutaj odesłać 40 tysięcy, nawet 40 tysięcy nielegalnych imigrantów. Dwa, na szczycie Rady Europejskiej premier Donald Tusk, tam nie było sprzeciwu, zgadza się na implementację paktu migracyjnego, a też były przecież zapowiedzi już po wyborach, że premier jest przeciwko takim działaniom i on nigdy się na to nie zgodzi. No to kiedy premier jest wiarygodny? Mnie, prawdę mówiąc, śmieszą te przepychanki między PiS-em a Platformą, kto więcej wpuścił, kto jest bardziej proimigrancki. Fakt jest taki, że i PiS, i Platforma w zasadzie niczym się tutaj między sobą nie różnią, bo i PiS, i Platforma są na pasku wielkiego kapitału, bo to wielkiemu kapitałowi zależy na tym, żeby ten przepływ osób, napływ taniej siły roboczej w zasadzie do Europy, no był jak największy. Im więcej ludzi przypłynie, im taniej będzie można ich wykorzystywać ich pracę, tym lepiej. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości kilkaset tysięcy osób przecież przyjechało do Polski. No więc teraz, jeżeli mówimy o tych 40 czy ilu tam tych tysiącach cofniętych do Polski, no to mówimy o nielegalnej i legalnej migracji. Ludzi sprawdzonych i tych, którzy są... Ja rozumiem, panie redaktorze, tylko no to też trzeba się na coś zdecydować. To znaczy, albo przyjmujemy, że tych ludzi trzeba sprawdzić, to wtedy gdzieś ich trzeba sprawdzić i po to są, jak rozumiem, te centra właśnie, które są tworzone, żeby tych ludzi sprawdzić i zdecydować, co z nimi dalej. Jeżeli potrzebują pomocy medycznej, to też im taką pomoc medyczną zapewnić. Jeżeli nie powinni zostać w Polsce, to odesłać ich do miejsca, z którego pochodzą. No więc na coś trzeba się zdecydować. Nie można jednocześnie krytykować polityki imigracyjnej, która polega na weryfikowaniu osób, które tutaj przyjeżdżają, no a jednocześnie narzekać na to, że nie są weryfikowane. Tylko mamy pracowników, którzy przyjeżdżają tutaj, tak zwanych pracowników kontraktowych, którzy wykonają usługi i wracają do swoich macierzystych krajów.
Moldaw, którzy w Polsce przebywają legalnie i tych, którzy napływają tutaj z Afryki Północnej, z Azji, także zupełnie w sposób niekontrolowany i nielegalny. Pan poseł Jacek Ozdoba. Po pierwsze nie wiadomo, kto to jest. Po drugie statystyka jest bezwzględna. W tych krajach, gdzie przyjęto nielegalnych imigrantów, mamy sytuację wzrostu przestępczości na tle seksualnych, kryminalnych, problem adaptacyjny. I jedna ważna dzisiaj, jeden ważny punkt całej sytuacji. Dzisiaj mamy do czynienia z pewną relokacją wewnątrz Unii Europejskiej, czyli przerzucaniem takiego gorący kartofel, który na hot potato, który się pojawił, zaczyna być przerzucany do Polski. I to robią dzisiaj europejskie elity. To widzimy, że przewożeni są przecież nielegalni migranci na terytorium Rzeczpospolitej. Niemcy zamykają granice, bo się boją, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Społeczne nastroje są bardzo negatywnie nastawione na to, żeby wyrzucać tych imigrantów. Więc widzimy, że Unia ponosi konsekwencje własnych błędów. Dlatego my mamy dzisiaj pić to, co oni naważyli. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada także zbiórkę podpisów pod ogólnopolskim referendum w sprawie nielegalnej imigracji, żeby Polacy się wypowiedzieli. Prawo i Sprawiedliwość rządziło Polską przez 8 lat, a teraz zbierało podpisy pod referendum. No, to jest ale bo jak rządziliśmy, sytuacja. To blokowaliśmy imigrantów, a jak nie rządzimy, to chcemy głos obywateli. Blokowaliście, że kilkaset tysięcy przyjechało. No nie, no niech pan powala. Ale to jest taka... raport. W każdym, na zamówienie Platformy. Każdym, no tak, Marian no to było jest, na, Marian Banaś jest na zamówienie Platformy. No ale pośle, to sam mówił o tym, że da prezent. Ale pan mówi rzeczy wewnętrznie sprzeczne. To jakie? Znaczy, Marian Banaś tak powiedział. Ale dobrze, da mi pan powiedzieć zdanie, to się pan dowie. A na czym polega ta sprzeczność? Mówi pan, że Niemcy przerzucają nam imigrantów z Europy, a jednocześnie, że zamykają granice, bo boją się imigrantów, którzy oczywiście przyjeżdżają z Polski. No więc skąd oni się biorą w Niemczech? Biorą się przez nieszczelną polską granicę, która nadal jest nieszczelna, wystarczy lewarkiem rozsunąć. Propaganda. Co pan proponuje w takim razie? Ja proponuję, bardzo chętnie panu powiem, proponuję bardzo rozsądną politykę migracyjną, która po pierwsze polega na tym... Z tymi nożami mamy wpuszczać, ale, kiedy jest wojna hybrydowa? Jakub Pietrzak i później ad vocem. Po pierwsze, państwo mówiliście bardzo chętnie o tym, żeby pomagać na miejscu. Ja się zgadzam, że trzeba pomagać na miejscu. Nie destabilizować pewnych regionów świata. Nie podkręcać wojen. Nie sprzedawać uzbrojenia, żeby wojny się kręciły. Nie drenować w imię wielkich zysków i wielkiego kapitału i taniej siły roboczej i tych zasobów, które są w tych państwach Bliskiego Wschodu i Afryki. A po drugie, prowadzić rozsądną politykę tutaj i właśnie weryfikować, kto może się dostać, kto nie powinien się dostać i też działać tak, żeby to nie było właśnie w interesie wielkiego kapitału, tylko pracowników i pracownic w Polsce i w Europie. Pan rzecznik jeszcze powiedział, panie pośle, że wy jesteście na pasku wielkiego kapitału. Nie, no to oczywiście, jest, że tak. Zawsze oczywiście się przeciwstawialiśmy jako Zjednoczona Prawica. Jak? Mur konsekwentnie chroniony to jest rozwiązanie, a nie okienko i punkt obsługi imigranta, bo to jest śmieszne. My mówimy tutaj o niebezpiecznych ludziach, wojny hybrydowej, którą prowadzi Putin z Łukaszenką. Zginął polski żołnierz przez to, że właśnie zastraszano, prowadzono jakiś zespół. Przecież Bodnar powołał zespół do oceny prawno-karnej postępowania żołnierzy. Jest, no to jest jakiś dodam, absurd. Że ten Uzbeki zespół nadal wywalać. Funkcjonuje. No, oczywiście i zastrasza żołnierzy, dlatego ten młody chłopak zginął, ponieważ niewłaściwy sposób broniono polskiego żołnierza, polski mundur. Przecież wyzywano polskich żołnierzy od psów, od pana senator, też jakoś nie widziałem, że bronił, mówię z PPS-u, żebyście się wstawiali za polskim mundurem. Całe szczęście Donald Tusk. Widocznie nastroje społeczne są jednoznaczne, ale my chcemy ugruntować jeszcze referendum, ponieważ to jest tak, że głos Polaków z nas jest najważniejszy, Vox Populi, Vox Dei, który spowoduje, że nie będziemy to przyjmowali. Nie wiadomo, co jest w głowach Donalda Tuska czy Sikorskiego, bo oni zawsze ulegają zawodowi. Jeżeli tych problemów nie rozwiąże się na miejscu i nie zapewni się tym ludziom tam bezpieczeństwa i dobrego życia, to nie zatrzymamy setek milionów ludzi, które będą udawać. Ale Polska nie ustabilizuje Bliskiego Wschodu. Nie, ale jesteśmy od tego i to jest też to jest pana rola też w Parlamencie Europejskim, żeby naciskać na polityków z Niemiec, z Francji, z Włoch, żeby oni też się włączyli i wzięli odpowiedzialność też za te czasy kolonialne i za te czasy, które są teraz, które robią też z tego regionu świata kolonie. Nie za tę politykę. Bo my nie mieliśmy kolonii, my nie eksplorowaliśmy. Ale nie żyjemy w próżni. Kraju. I dzisiaj widzimy efekty tego, że Europa jako taka, jako całość będzie się z takim problemem borykała. A to my mamy brać konsekwencje za Nord Stream 1, Nord Stream 2 na przykład? Ale... To są przyjaciele Putina, Donald Tusk, wasza rodzina europejskiej socjalistów. Ja mówię o tym, że
i państwo z Prawa i Sprawiedliwości, i państwo z Platformy Obywatelskiej nie zrobiliście nic, żeby powstrzymać wielki kapitał, któremu te migracje są na rękę. I to są... Kropka, panowie, bo runda trzecia przed nami. Wspomniał pan poseł Jacek Ozdoba, zmarłego tragicznie, bo zamordowanego, zabitego przez nielegalnego imigranta, sierżanta Mateusza Sitka. Dokładnie dzisiaj sierżant Mateusz Sitek obchodziłby swoje 21. urodziny. Runda trzecia, szanowni państwo, przed nami. W ostatniej rundzie piątej to państwo zadają pytania. Hashtag Bitwa Polityczna, serwis X. Czekamy na te propozycje. Runda trzecia przed nami. W międzynarodowej polityce, panowie, będzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wziął udział w piątek w spotkaniu w Berlinie, takim czterostronnym, z prezydentem Francji, kanclerzem Niemiec i premierem Wielkiej Brytanii. Na tym spotkaniu zabrakło Donalda Tuska. Omawiano bardzo istotne kwestie, czyli wojnę na Ukrainie oraz sytuację na Bliskim Wschodzie. O tych wojnach mówiliśmy w poprzedniej również rundzie. Destabilizacja również wpływa na te ruchy migracyjne. To jest niewątpliwie ważny temat, ważna kwestia. Natomiast jak to jest? Donald Tusk mówił, panowie, że nikt go w Europie nie ogra. Tymczasem, kiedy dochodzi do poważnych spotkań, ważnych spotkań na szczeblu międzynarodowym, to Donalda Tuska przy tym stole nie widzimy. Jacek Ozdoba. To, że Donald Tusk zakłamuje rzeczywistość, to wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy i jeżeli ktoś wierzył mu w te słowa, no to po prostu jest naiwny. Donald Tusk nie ma pozycji na arenie międzynarodowej, bo jest po prostu z osobą, która ma podejście wasalne, czy właściwie jest na pasku w Republiki Federalnych Niemiec. To jest oczywiste. Zawsze to jest tak, że kiedy jest interes niemiecki, to nagle jest polskie inwestycje są wstrzymywane. Co CPK? To atom, to kwestia zbrojeń, kwestia Ukrainy, sankcji, wielu innych jeszcze płaszczyzn, z których nagle się okazuje, że Donald Tusk podejmuje takie decyzje, które powodują, że Niemcy są zadowoleni. Nawet ustawy, chociażby ustawa wiatrakowa, która powinna być przedmiotem badań prokuratury. Donald Tusk tam nie był, no bo szatniarz pewnie nie był potrzebny, no bo jego rola sprowadza się od wielu lat na arenach międzynarodowych do tego, że ma stanąć na baczność jak przed Ursulą von der Leyen. Nie jest osobą, która ma istotny wpływ w Europie. Niestety, bo z tego, że on zajmował tak ważne funkcje w Unii Europejskiej, Polska nic nie ma. On powinien być polskim politykiem, bo my na arenie międzynarodowej, łącznie z tym, że jeżeli ktoś jest europosłem, komisarzem, szefem Rady Europejskiej, to powinien przede wszystkim patrzeć na to, że najważniejszy jest interes Rzeczpospolitej. Jak widać, Donald Tusk miał inne podejście i szkoda. I pan rzecznik Pietrzak. Panie rzeczniku, jak pan patrzy na ten brak obecności Donalda Tuska przy tym stole, gdzie siedzą poważni gracze na arenie międzynarodowej, międzynarodowa polityka, poważne rozmowy, dyskusje, Donalda Tuska tam nie ma. Przy moich ogromnych zastrzeżeniach do Donalda Tuska, to kiedy w takim tonie wypowiadają się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli całkowicie marginalizowani na arenie europejskiej, międzynarodowej, no zupełnie żadnych kontaktów ani sprawczości na tej arenie międzynarodowej. Panie rzeczniku, dzięki, tylko no, bo tutaj musimy jednak oddać głos prawdzie. Tak. Gdyby nie premier Morawiecki, to nie byłoby tej pomocy dla Ukrainy w postaci koalicji przekazania sprzętu, ciężkiego sprzętu dla walczących Ukraińców. Jak się wszyscy bali, to przypominam, że pan prezes Kaczyński miał odwagę pojechać na Ukrainę, a wszyscy później zaczęli nagle jeździć. Pan rzecznik Pietrzak. Dobrze, pan prezes Kaczyński był bohaterem na pewno tej... Absolutnie, bo przeforsował chociażby ustawę o zbrojeniach. Zaraz pani pośle też ad vocem będzie. Ja jestem ciekawy tylko odpowiedzi pana rzecznika. No właśnie, chciałbym do niej dotrzeć. Faktycznie jest takie zjawisko w Europie, że są państwa centrum i są państwa peryferyjne. Państwa, które też można by nazwać w pewnym sensie jakimiś koloniami. To znaczy Polska faktycznie jest w takim stanie półkolonialnym, jeżeli chodzi właśnie o obecność wielkiego kapitału, o to, jak nas traktuje wielki kapitał, o to, jak nas traktują te państwa centrum. Polityka kompleksu, wie pan. Nie, to nie jest polityka kompleksów, to jest polityka... Polska jest równoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Nie, panie pośle, to jest polityka, to są słowa wymierzone w to, jak przez 30 lat rządziliście Polską. To znaczy, że nie byliście w stanie doprowadzić Polski do pierwszej ligi, że przez 8 lat, zmarnowaliście 8 lat, nigdy Polski nie postawiliście się gospodarczo polemizował, niech pan zobaczy, jaki jest wzrost gospodarczy. Poza machaniem szabelką pustym całkowicie przeciwko Niemcom, nie zrobiliście nic, żeby wyrwać Polskę z tej pozycji półkolonialnej, w którą wielki kapitał i Niemcy, Francja... I pan poseł Ozdoba odpowiada. No to tak to zalatuje trochę komunizmem, bo rozumiem, że pan chce prywatyzacji na przykład, nie wiem, wszystkich możliwych... Nie chcę właśnie
doprowadzenia do tego wszystko będzie państwowy. No PGR-y by pan chciał przewrócić, no ja mam trochę inne zdanie. Nie, chciałbym, żebyśmy nie klękali przed wielkim ale kapitałem. Ale nikt nie klęka, pan doskonale wie, że chociażby my, pan poseł, jesteśmy sumieniami europejskich elit, kiedy wszyscy się bali, to my stawaliśmy w awangardzie pomocy Ukrainie. Dlaczego? Dlatego, że wiele miesięcy temu pan prezes Kaczyński przeforsował między innymi ustawę o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej, która zakłada, że w myśl zasady chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Największe kontrakty zbrojeniowe, którymi się dzisiaj chwali Platforma Obywatelska, F-35 chociażby. Dzisiaj Polska jest w czołówce i jesteśmy na dobrej drodze, żebyśmy mieli dobrą armię. Jeżeli oni czegoś nie zepsują, to naprawdę będziemy w sytuacji komfortowej pod względem zabezpieczenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obrony narodowej. Tak samo kwestia kryzysu migracyjnego, bezpieczeństwa ekonomicznego, bo wzrost gospodarczy jest zauważalny. Polakom się żyje coraz lepiej, ale oczywiście dzisiaj patrzymy na to, że wraca stara polityka, pieniędzy nie ma i nie będzie. Programy społeczne za chwilę będą zagrożone, obietnice nie są realizowane i polityka Donalda Tuska dzisiaj jest tak naprawdę w jednym kierunku zwijania Polski. I to była runda trzecia. Pięknie panom dziękuję. Myślę, że panowie się zgodzimy we trzech, aby czwartą rundę, kiedy wzajemne pytania sobie zadajecie, przekazać naszym widzom. A więc te pytania, hashtag Bitwa Polityczna, serwis X, już teraz, za chwilę te państwa pytania na antenie Republiki wybrzmią. Przenosimy się do ostatniej rundy. Ja wiem, że tych pytań od naszych widzów jest bardzo wiele, ale czas antenowy nie jest, szanowni państwo, z gumy, więc prośba o wyrozumiałość. Tyle, ile będziemy tych pytań mogli zadać, to postaramy się, żeby było ich jak najwięcej. Pierwsze pytanie od naszego widza albo widzki. Poprosimy. Brawo. Użytkownik rudnicki Zbigniew, zapytajmy dzisiaj w programie, czy możliwe byłoby zainstalowanie rządu 13 grudnia w Polsce po wprowadzeniu lustracji, dekomunizacji i degradacji? Tutaj nie ma konkretnego adresata, panowie, więc 40 sekund krótkiej odpowiedzi. Zaczyna pan rzecznik. Nie wiem, to znaczy na pewno problemy miałoby i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska. Faktycznie Prawo i Sprawiedliwość też takimi osobami się otacza. Sędzia prokurator Piotrowicz, sędzia Kryże, TW Wolfgang, mąż Julii Przyłębskiej, to są osoby, które były związane silnie z poprzednim systemem, więc nie wiem, jak państwo byście to przetrwali. Natomiast jasne jest, że ten, układ w Magdalence, a wiem, że to niewygodne. Nie, no bo to jest śmieszne. Nie, ale to są fakty. Że dlatego wprowadzaliśmy ustawę dekomunizacyjną, że chodzi o obniżenie Ale Piotrowiczowi, Kryże i TW Wolfgangowi nie obniżyliście, ani mordercom popiełuszki. No więc ten układ w Magdalence, gdzie Lech Kaczyński pił wódkę z Kiszczakiem i z Jaruzelskim, z komunistami, faktycznie miał ciąg dalszy od lat 90. No i tak się nasza Polska toczy. Ja przypominam, że chociażby absolwenci szkoły dyplomacji w GIMO w rosyjscy, przecież tam była penetracja rosyjskich służb specjalnych, zostali wyrzuceni z placówek, a teraz okazuje się, że Sikorski mówi, że mają być przywróceni, więc pytanie było, czy możliwa byłaby koalicja z 13 grudnia. No, postkomuniści, komuniści, środowiska związane z taką szeroko rozumianą lewicą, ale tą taką wywodzącą się wprost z PZPR-u, oni dzisiaj tworzą tak naprawdę koalicję z 13 grudnia, więc Donald Tusk jest na ich pasku i spłaca dług. No tu Donalda Tuska nie ma, tu jest środowisko na Marszu Prawa i Sprawiedliwości upamiętujące świętego Jerzego Popiełuszkę, a tam nie ma środowiska Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Dlatego, że to są zupełnie inne wartości, a poza tym oni poszli w kulturę 8 gwiazdek, co jest takim deficytem skrajnym. Marsz jest społeczny, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości są, jak rozumiem, na tym. Moi znajomi w bardzo dużym gronie są tam, dlatego, kluby Gazety Polskiej. Oczywiście, że tak. Prawica naprawdę Polacy, którzy pamiętają sercem również o męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kolejne pytanie od naszych widzów. Donald Tusk twierdzi, że nikt go w Unii Europejskiej nie ogra, to dlaczego zgodził się na wszystkie niekorzystne dla Polski działania Brukseli i nie bierze udziału w ważnych dla Europy spotkaniach przywódców? O tym trochę już rozmawialiśmy w poprzedniej rundzie. Pan poseł Ozdoba. No bo dlatego, że on tak twierdził, ale tak nie jest. No musimy sobie zdawać sprawę, że Donald, że w Europie nie szanuje się tych, których można kopać i wysyłać na różne posyłki jak takiego małego chłopca. I Donald Tusk ma taki wizerunek europejski. Nikt nie traktuje poważnie jego głosu, bo zawsze on jest taki
sam jak praktycznie głos Berlina. To są tylko pudrowania rzeczywistości, jeżeli jest jakiś zabieg, który pokazuje, że nagle oni są przeciwko. Jedna wielka ściema, którą próbują nabić Polaków. Jakub Pietrzak, 40 sekund, panie rzeczniku. Mistrzami od tego picu było Prawo i Sprawiedliwość, znaczy od machania szabelką naprawdę nic się nie poprawiło w życiu Polek i Polaków. Znaczy żadnych decyzji też nie byliście w stanie zablokować na szczeblu europejskim. Zielony Ład, pakt migracyjny, to są pomysły, które zaczęły się za rządów Mateusza Morawieckiego, więc tutaj trzeba brać za to odpowiedzialność. I to chyba pana środowisko, które tak teraz gładko zlepiło się z Prawem i Sprawiedliwością, czyli Solidarna Polska, polski rząd za to krytykowała. Także tutaj myślę, że możecie sobie podawać rękę z Platformą Obywatelską, bo faktycznie, jeżeli chodzi o takie wielkie interesy, a nie tylko takie symboliczne machanie szabelką, nic się nie zmienia między PiS-em a Platformą. Socjalista wlewa, który twierdzi, że zielony ład jest zły, to tak trochę proszę spojrzeć na państwa rodzinę w Parlamencie Europejskim. Uwagę na fakty. A fakty są takie, że to nie Unia Europejska mówiła wprost, że pewne rozwiązania wprowadzi, tylko po prostu oszukiwali i oszukują dalej i będą oszukali. Daliście się oszukać. Dlatego, że stosują ultrawires ponad prawem politykę, która nie ma nic związana z traktatami. I dzisiaj na stole polityka traktatowa, która jest zagroża bezpieczeństwu Polski. My mówiliśmy o tym, że lasy mają zostać chociażby w rękach państwa polskiego jako nasze srebra rodowe, a inni uważają inaczej. Przecież gdyby nie środowisko prośniętej pamięci profesora Szoszki, to mielibyśmy dzisiaj sprywatyzowane lasy, bo tak chciała Platforma Obywatelska, którą my macie romans. Kropka, panie pośle, w tej wypowiedzi i w bitwie politycznej pięknie dziękujemy państwu, naszym widzom. Ja dziękuję gościom w studio. Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, do zobaczenia. Jakub Pietrzak, Polska Partia Socjalistyczna. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i przenosimy się na Narodowy Marsz Papieski. Tam z bliska obserwuje i rozmawia z jego uczestnikami Michał Gwardyński. Dzień dobry państwu. Jesteśmy na Narodowym Marszu Papieskim. Marsz Papieski przemierza kolejne tutaj kilometry Warszawy, ulicą Mickiewicza. W tym momencie uczestnicy podążają, więc tutaj też może porozmawiajmy z tymi uczestnikami marszu dzisiaj, którzy zgromadzili się w Warszawie, którzy chcą wyrazić wprost swoją solidarność, swoje uznanie dla działalności błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dzień dobry pani. Pani z Warszawy czy pani spoza Warszawy? Warszawianka od pokoleń. Jak ważny jest dla pani ten dzisiejszy marsz, w którym bierze pani udział? Bardzo ważny, bo jest to rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki, który jest mi bardzo bliski. Miałam małe dzieci, jak urodziły się małe dzieci moje, jak zamordowano księdza Jerzego i od tamtej pory strasznie to przeżywam. Też taki widzę tutaj element prywatny, element takiej bliskości. Tak. Chciałem dopytać się o tą kwestię rozliczeń tych osób, które nigdy nie zostały tak naprawdę ukarane za te zbrodnie. Jak pani się na to zapatruje? O, jest w ogóle, no dla mnie to jest skandaliczne, że tyle lat w wolnej Polsce, tak, jesteśmy podobno i nikt tego jeszcze nie zrobił. To dzisiaj mnie zastanawia, dzisiaj dlaczego? Dzisiaj też obserwujemy kolejne ataki na Kościół. Jak też pani tutaj zapatruje się na tą sytuację, która ma miejsce? To znaczy, no, komuna wróciła? No myślę, że chyba nigdy nie zginęła. O, nigdy nie zginęła. Cały czas jest żywa. I mamy powtórkę. To, co było wcześniej, więc teraz mamy powtórkę. No i chociażby, prawda, widzimy księdza Michała Olszewskiego. Gdzie jest ten kapłan? I za co? Za nic. Za dobro. To jest problem. Za dobro. Karze się ludzi za dobro. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. To jeszcze zapytamy. Dzień dobry. Pani skąd przyjechała? Z Warszawy czy... Ja jestem tu z Warszawy. Jak ważny jest dla pani ten dzisiejszy marsz, w którym bierze pani udział? Pamiętam ten dzień, kiedy Jerzy ksiądz Popiełuszko był porwany. Niesamowity niepokój o księdza. Potem pogrzeb, co się wydarzyło, to było nieszczęście dla mnie, dla całej Polski, dla mojej rodziny. Tak dzisiaj jest dla mnie wielkim cierpieniem zniewolenia Polski. Obecnie tak samo władza pokazuje swoją siłę, władza dla władzy, zniewolenie znów przychodzi. Boję się o przyszłość Polski, jest dla mnie
Tusk jest wrogiem Polski, wilk. Po prostu chce rozszarpać Polskę, moją umiłowaną ojczyznę. Bardzo dziękuję i tutaj niestety tą smutną konkluzją kończymy na chwilę relację z Marszu Papieskiego. Ja oddaję głos do studia, będziemy jeszcze oczywiście do Państwa wracać.